Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Seattle. Seattle no to jest stan na zachodnim wybrzeżu. Jak patrzycie na mapę, no to tutaj jest te wschodnie wybrzeże. Tu jest Atlantyk, tam jest Europa. Od tej strony jest Pacyfik. No i pod Kanadą. Pod Kanadą to jest Washington. Tyle tylko, że stan Washington, no bo jest też stolica Washington DC, czyli District of Columbia, no ale stan Washington jest tam. Pod spodem jest Oregon, gdzie stolicą jest Portland. No i później jeszcze niżej Kalifornia i tak dalej, i tak dalej. Ale stan Washington to właśnie jest tu, no i jest ten wielkie miasto Seattle. No i w tym Seattle, no to jest bardzo dużo firm, między innymi Amazon, Starbucks, Microsoft, Costco, to jest wielka kompania sklepowa, Expedia, Nordstrom, także jest tam sporo. No i to był super, super komunistyczny stan i super komunistyczne miasto, tak samo jak i Portland, super lewackie. Tam jest przyjemny klimat. Jest troszeczkę zimniej niż w Kalifornii, no ale jest tak wilgotno, przyjemnie, umiarkowanie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji. No i dzwoneczek o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowanego. Dlaczego Seattle jest tak ważny? No Seattle jako lewackie miasto przez ostatnie Portland i w Oregon, i Seattle, w Washington, no to zostało po prostu ukradzione. Ukradzione z Ameryki. W Oregon to się zastanawiają, czy się nie odłączyć do sąsiedniego stanu. No ale 6 lat takich postępowych lewackiego rządzenia w Seattle nareszcie złamało tego garba temu wielbłądowi. W listopadzie były wybory, no i został wybrany demokrata, no bo tam demokraty z reguły będą wybierani, no ale nie wściekle komunistyczni. To został wybrany Bruce Harrell, taki umiarkowany członek Partii Demokratów. On był w zarządzie Rady Miasta, no i został majorem, czyli burmistrzem. Jego jednym z przeciwników no to był ktoś, kto obiecywał, że w zasadzie nie zlikwiduje tych kampingów z bezdomnymi, no bo tam było w zasadzie jest bardzo dużo narkotyków, no bo miasto rozdaje pieniądze, no to jest po prostu magnes. No i właśnie ten komunista obiecywał, że będzie obniżał fundusze policji, także przegrał. No poprzednio wybierali właśnie takich wariatów, którzy mówili, że bezdomni mogą używać narkotyków w parkach publicznych. To takich ludzi Seattle wybierało. Wszyscy ci, którzy mówili, że obetną fundusze policji, to takich ludzi Seattle wybierało. No tacy są walnięci. No ale to teraz właśnie się zmieni. Tak, w całej Ameryce po prostu powtórzy się ta sytuacja z Kapitolu. Ten Harrell, no to on powiedział, że będzie bezpieczeństwo dla społeczeństwa, że te pieniądze, które są wydawane na tych bezdomnych, no to będzie jakoś to produktywne. Że będą oni usunięci z chodników, że będą po prostu wciągani do jakiegoś systemu, żeby wrócili do normalności. Powiedział, że musi wrócić uprzejmość i że cywilizacja, także no bo tam to polityka była strasznie wściekła. Tam po prostu wykrzykiwania, kłótnie, bitwy z reguły od tych lewaków, tak, no bo lewacy
no to biegną, krzyczą w twarz, nie potrafią rozmawiać w normalnych, cywilizowanych warunkach. No i on mówi, że on zawsze taki był, że zawsze był taki umiarkowany, no ale to nie tylko on jeden został wybrany, nie jeden normalny został wybrany, jeszcze parę innych normalnych osób zostało wybranych. Sara Nelson, która mówi, że właśnie też no, demokratka cała życiowa, no, wygrała z lewaczką, z taką ekstremalną lewaczką. No i również prokurator miasta, co do niedawna była obrońcą publicznym, Thomas Kennedy. No i w zasadzie to ona tłumaczyła, że jak zostanie prokuratorką, no to nie będzie nikogo ścigała, oskarżała czy aresztowała za mniejsze przekroczenia. A przekroczenia to miały być kradzież na przykład do $950. No to ona przegrała dla z Ann Davidson, która jest republikanką. Także tam konserwatyści wracają z powrotem, ludzie zaczynają się orientować, że normalność jednak musi być. Także ta trójka ludzi, którzy zostali, no będą prowadzili to miasto Seattle. No oni 2 lata temu w ogóle nie byli znani, no tam podchodzili trochę tu i tam. Davidson w 2019 straciła, no ale ogólnie rzecz biorąc, to jest, była tam jedna wielka bitwa. No i dlaczego to się wszystko tak odbiło? No dlatego się tak odbiło, że tak historycznie, no to wszystko poszło w kierunku lewactwa. Poszło w kierunku lewactwa. Wcześniej było jakieś spokojne, ładne, przyjemne miasto. W 2010 roku przybyła Kshama Savant, urodzona w Indiach, komunistka w pełnej krwi. No i zaczęło się tam mordobicie. Ona jest członkiem Socjalistycznej Partii Alternatywnej, komunistka całą mordą, no i popchała w zasadzie wszystko w kierunku lewactwa, właśnie z takim agresywnym zachowaniem, łącznie z protestami przed domami ludzi, przed domami polityków, na Twitterze po prostu ściągała różne bandy, które terroryzowały tych polityków, no i zaczęła wygrywać. Przyjechała, urodzona w Mumbai, przyjechała do Ameryki, no, została wykształcona w Ameryce, no i zaczęła wprowadzać zamordyzm komunistyczny. Także no w 2018 roku była wybrana inna demokratka, Jenny Durkan, no i wydawało się, że ona jakoś założy lejce tym wszystkim jakoś lewakom, no ale ta hinduska Savant i całe te lewactwo to zaczęło krzyczeć, że ona jest demokratką dla korporacji, no i zaczęła wprowadzać konflikt, zaczęła wprowadzać walkę, no i właśnie jedną z metod tej kobiety w polityce, w mieście, no to były protesty przed domem, no to właśnie w ten sposób taki zamordyzm jednopartyjny, tak to działa. No wszystko się zagotowało w 2020 roku, wtedy kiedy George Floyd, ten bandzior zawodowy, który przyszedł do delikatesów hinduskich, chciał dać fałszywe $20, tam policja go złapała, on wyskoczył przez okno w radiowozie, policjant tam złapał go, trzymał nogę mu na szyi przez 9 minut, prosił go, żeby on się poddał.
No i się nie poddał. George Floyd wyszedł z więzienia 5 lat wcześniej, także zawodowy kryminalista. No, nie był aniołkiem. Komuniści zrobili z niego świętego, no ale później jak była sekcja zwłok, no to on miał całą tablicę Mendelejewa w sobie, szczególnie z tymi narkotykami. No ale to tam Seattle po prostu się wściekło. Taki Nordstrom, to jest wielka firma, taka sklep z lepszymi rzeczami. No to został oszabrowany, spalony, no i 100 innych biznesów w Seattle zostało zniszczone. Także samochody policyjne były podpalane, protestanci poszli na główną komendę policyjną, no i żądali, żeby to zamknąć, żeby zabrać fundusze i tak dalej, i tak dalej. Z dnia na dzień cały ten tłum wzrastał, lewactwo cała ta rada miasta, zamiast stanąć po stronie prawa, po stronie sprawiedliwości, po stronie policji, no to stanęła w zasadzie z tymi protestującymi. Także no, cały ten tłum mógłby być jakoś w miarę przesunięty, powiedzmy, mogliby jakoś tam mniej więcej pokojowo protestować w parku, no, pomimo tego, że zniszczyli 100 biznesów, no ale właśnie wszyscy ci między, wszystkie te miękiszony komunistyczne pozwalały na to, także, że były zamieszki dzień w dzień, przez noc w noc, przez 10 dni, no i cała ta burmistrzyni, major Durkan w zasadzie się poddała, komenda została zamknięta, tam spalono, tam ogrodzono 6x6 ulic, po wielki taki kwadrat, no i nazwali to, że to jest specjalna strefa okupowana przez komunistów bez policjantów, tak? I to zrobili. No i cała ta niezależna strefa, no i tam się zrobił jeden wielki smród, brud i ubóstwo. Ta miękka Durham burmistrzyni, ona myślała, że będzie jakieś lato miłości, no to niestety zamiast Woodstock, no to był po prostu wszystko napady, rabunki, morderstwa i tak dalej, i tak dalej. No to było po prostu To były czarne dni dla Seattle. No jeszcze gorzej było w 2021 roku. Część, no ale mimo wszystko ci politycy, ci lewacy to mówili, że wszystko, żeby ich wybierali, to oni będą zabierali fundusze policyjne. Tata Kennedy, która wcześniej była kandydatką, to ona właśnie powiedziała, że jako prokuratorka, no to trzeba to zlikwidować pieniądze i wypuszczać ludzi z więzienia, a z więzienia w ogóle zlikwidować. Ona w Dzień Bożego Narodzenia 2020 roku, no to napisała prokuratorka, napisała, że ma takie życzenia, żeby policjanci zachorowali na COVID. No to są tacy wariaci, tak? To takich właśnie ludzi Seattle przestało wybierać. No i to było za dużo, to już było za dużo dla tych wszystkich normalnych obywateli. Oni się obudzili. Także, że Harrell to nie tylko wygrał, nie został tylko majorem, ale wszyscy inni normalni doszli w zasadzie do doprowadzenia, żeby ten Seattle zostało normalnym miastem. No ale żeby to zamienić, żeby to wszystko odkręcić, no to cała ta kultura polityczna przez te 10-20 lat, no to wszystko zostało zniszczone. Ludzie zrezygnowali, sędziowie wypuszczają uzbrojonych bandytów i handlarzy narkotyków, którzy całą tą listę tych aresztowań, no to po prostu mają na kilometry. No ale to uzdrowienie będzie długie, no ale
ale będzie osiągnięte. Także cały ta rada miejska, wszyscy jakoś się poprawią. No, przede wszystkim zacznie zatrudniać więcej policjantów. Tam stracili, Seattle straciło 400 policjantów właśnie przez tych kretynów, którzy krzyczeli, że miłość i braterstwo. No i dlatego tam jest taki bandytyzm jeden wielki. No, policja, porządek, to wszystko pomoże. Tych wszystkich bezdomnych narkomanów to też jakoś to wszystko przesuną. Także mówią, że Seattle nie zlikwidował się sam w sobie, czy po prostu zdegenerował z dnia na dzień, z nocy na noc. To po prostu było działanie tych lewaków przez ładnych kilkanaście lat. No i teraz Seattle musi powrócić do normalności. No, cała Ameryka musi powrócić do normalności. To, co lewactwo zrobiło w wielkich miastach, to jest po prostu nieprawdopodobne. No, ale obywatele zaczynają rozumieć, nawet ci nienormalni lewacy, ci najbardziej nienormalni lewacy to nie zrozumieją, ale tacy umiarkowani demokraci zaczynają rozumieć, że to wszystko jest bez sensu, że to jest jakaś utopia. No, wszyscy normalni im to mówili, no ale teraz oni widzą na własne oczy, czym to grozi. Wcześniej mieli jakieś mrzonki, jakieś marzenia, jakieś wyobrażenia debilowate, które w ogóle się nie sprawdzają. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych. Jeżeli mieszkacie w Seattle, no to mam nadzieję, że nie głosowaliście na socjalistów. No, a głosowaliście, to już się nauczyliście chyba i głosujcie już na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no też, jeżeli mieszkacie w Seattle, no to wy przypuszczalnie głosowaliście na tych socjalistów, na komunistkę z Indii. No to jest właśnie ciekawa sprawa, że bardzo dużo przyjezdnych z całego świata chce wprowadzać ten komunizm w Ameryce. To jest nieprawdopodobne. Zdrowia dla normalnych.